Przyjechałam tutaj z pielgrzymką do Opatrzności Bożej, ale również też do innych sanktuariów. Przyjechałam dziękować Panu Bogu za wszystkie łaski, których dostępuję, których doświadczam każdego dnia. Czuję bardzo, że Opatrzność Boża czuwa nade mną. Jestem wdową, zamieszkuję samotnie. Modliłam się tu do Opatrzności Bożej, przesyłając moje intencje za mojego wnuka, który był w nałogu alkoholowym, narkotykowym. Trwało to trochę, ale Bóg wysłuchał moje prośby. Mój wnuk wychodzi z nałogu. Jest to co prawda dopiero rok i miesiąc, ale ufam Bogu, Opatrzności Bożej, że Pan Bóg dopomoże mu. Chociaż mówi, że jest wierzący, ale na razie nie praktykujący. I w tej chwili modlę się, gorąco się modlę do Bożej Opatrzności, do Pana Boga, żeby jeszcze dał mu łaskę nawrócenia i nie tylko jemu, ale też moim dzieciom jeszcze i wnuczce. I dziękuję Bogu po prostu za wszystko, bo Opatrzność Boża czuwa nad nami w każdej chwili i Pan Bóg nas bardzo kocha i bardzo nas wspiera swoimi łaskami. Doświadczyłam tego jako samotna osoba, że w różnych sytuacjach bardzo trudnych zawsze Pan Bóg mi dopomaga i czuję, że jest zawsze ze mną i przy mnie.